Cześć, tu Borg. I Enofix. Retrogralnia. Dziś krótka zapowiedź imprez retrogamingowych, które czekają nas w najbliższych miesiącach. Mamy tego całkiem sporo, aż musieliśmy sobie przygotować ściągę. No. Na początku pojawimy się na festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu oczywiście. No to duża impreza, nie retrogamingowa, ale fantastyczna i my na niej również będziemy. Tak, będzie się odbywał w weekend 22-24 marca. My mamy tam dwa punkty programu. Już w piątek o 21 będziemy prezentować prelekcję na temat tego, czym jest retrogaming. A w niedzielę na sam koniec konwentu o godzinie 13, tak? Tak, o godzinie 13. Mamy nasz konkurs retrogamingowy, już mogliście go spotkać na DKI na przykład. Tutaj również wystąpi nasz konkurs. Nas tam co prawda nie ma, ale będą... W sensie naszego sprzętu, nie będziemy... No tak, będziemy naszego sprzętu, nie ma. Ale będzie tam Wronek z dawnych komputerów i gier ze swoimi starymi PC-tami. Także trochę będzie sobie można w retro tam na pewno pograć. A i Pong na pewno się jakiś znajdzie, bo Wronek prawdopodobnie nie odpuści, żeby przywieźć swojego Armeproda. Nieodłącznego. No właściwie 2-3 tygodnie później, 6-7 kwietnia, impreza, na którą wszyscy czekamy. No i to już od października. Od października już kolejna edycja dawnych komputerów i gier. Tym razem we Wrocławiu. Tym razem we Wrocławiu. No wiadomo, największa impreza, największa ilość sprzętu, najdziwniejszy sprzęt, jaki możecie zobaczyć w całej Polsce w jednym miejscu. Poprzednia edycja była w Krakowie, mamy z niej relację. Jeśli nie wiecie, co to jest, możecie się zapoznać z nią, a potem oczywiście przybywać do nas, do Wrocławia. Do Wrocławia, tak. Co tam jeszcze będą? Jakieś prelekcje, pewnie muzyki trochę będzie. Program jeszcze się kompletuje. Ja mam nadzieję, że coś zrobię. Wronek obiecał, że będą punkty programu w sensie prelekcji, więc liczę, że ja się czymś pojawię. Planowałem coś o przygodówkach starych. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się da. A na pewno tej imprezy, szczególnie jeśli jesteście z tej części Polski, nie możecie ominąć. Co ciekawe, już 2 tygodnie później Wronek wybiera się z dawnymi komputerami do Łodzi. Tak, 20-21 kwietnia, kolejna edycja. No, też zapraszamy, szczególnie, że jest ona właściwie z drugiej strony Polski w tym momencie. Warto się przejechać. W wakacje 15-16 czerwca w naszej stolicy w Warszawie odbędzie się Pixel Heaven. Impreza nowa, zapowiadająca się bardzo fajnie. Retrogralnia jest partnerem medialnym tej imprezy. Ze względu na odległość nie będziemy tam raczej wozili też sprzętu, ale pojawimy się tam i na pewno zrobimy dla Was fajną relację z tego wydarzenia. Impreza faktycznie wygląda obiecująco, jest wiele zapowiedzi. Ja na przykład bardzo czekam na stare z fliperami. Nie widziałem flipera od naprawdę już wielu lat, a podobno się coś takiego pojawić, więc czekam z cierpliwością. A być tam też trochę komiksów starych, prelekcje, spotkania z przedstawicielami starych redakcji z pism komputerowych. No także... Retro to nie tylko cyfrowe, jak się okazuje. Tak, retro to nie tylko cyfrowe. A jeśli ktoś ma jeszcze mało, to między jednymi a drugimi DKIG, czyli w tym weekendzie pomiędzy, to będzie który marca? To będzie 13-14 kwietnia. Jest jeszcze taka impreza w Mińsku Mazowieckim, no co się stare komputery i gry. Pierwsza edycja, młoda impreza, trzymamy kciuki. No na pewno, jeśli ktoś mieszka w Mińsku Mazowieckim w okolicach, to musi tam wpaść. Jak najbardziej. Z plakatu wynika i z informacji, że będą tam najbardziej popularne sprzęty, konsole, komputery. Sobie na pewno na czym zagrać. Także to jest rozpiska na następne miesiące. Namnożyło nam się imprez. Jeśli ktoś planuje być na wszystkich, to będzie miał właściwie cały kwiecień, tydzień w tydzień zajęty. A to pierwsza połowa roku dopiero. Także co? No, sporo tego powiedziałbym. Także my będziemy na pewno na Pyrkonie, na pewno będziemy na wrocławskim DKIG i na pewno będziemy na Pixelu. Do zobaczenia.